Marta Wakuła Matzt stworzy grafiki wielkoformatowe i miniatury graficzne. W swojej pracy wykorzystuje tradycyjne techniki wklęsłodrukowe, trawione i suche, jednak jak często podkreśla, jej ulubioną techniką jest linoryt. Spod jej rąk wychodzą niezwykle subtelne w charakterze botaniczne serie, np. Studium Magnoli. Tworzy też cykle aktów, pejzaże morskie oraz uproszczone syntetyczne obrazy. O cechach minimalistycznej współczesnej grafiki. Artystka ma na swoim koncie 14 wystaw indywidualnych i udział w ponad 60 wystawach zbiorowych. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Rzeczy Piękne. Przed mikrofonem Joanna Zawierucha Gomułka. Jestem dziś w niezwykłej przestrzeni przeznaczonej dla twórczych eksperymentów, czyli w pracowni graficznej Marty Wakuły-Mac, która mieści się w jej domu pod Krakowem. Zaglądam we wszystkie zakamarki tego niezwykłego miejsca oraz obserwuję artystkę w jej żywiole twórczym. Marto, pozwolisz, że odciągnę Cię teraz od pracy graficznej i zaproszę do rozmowy. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Skąd w tobie tyle energii twórczej i jak sobie radzisz z jej nadmiarem? Gdzie dajesz jej upust? Energii twórczej? Um, nie wiem. Naprawdę, naprawdę, to jest jakiś taki witalizm, nie wiem. Upust, no widzisz, no zobacz dookoła. Wszędzie wiszą moje prace, no, no muszę to wyrzucić z siebie. Czym dla ciebie jest ta przestrzeń na poddaszu? To jest taki mój... No taki w sumie azyl prywatny, no takie miejsce, gdzie czuję się chyba naprawdę najlepiej. Jest to strych, więc na najwyższym poziomie mam tutaj dużo światła, mam tutaj dużo swoich sprzętów, mam prasę graficzną, mam stoły, no wszystko co potrzeba, naprawdę. No jestem szczęściarą. Jest to świetne miejsce, mogłabym stąd w zasadzie nie wychodzić. Masz ten ogromny komfort, że pracownia jest na wyciągnięcie ręki, czy przychodzisz tu codziennie? Tak, jest to e, rzeczywiście komfort, bo mogę być tutaj codziennie. I z drugiej strony też jest to niestety nie do końca takie dobre, bo jak jestem, jak pracuję w domu, odciągam nie też wiele rzeczy od tej pracy, więc e, po prostu, jak tylko zejdę na dół, zrobić sobie herbatkę czy kawkę, to oczywiście po drodze wrzucam pranie albo załączam zmywarkę, więc wybijam się z rytmu. Więc czasami myślę sobie, ale byłoby dobrze mieć gdzieś pracownię daleko, żeby móc do niej pojechać i, i tam po prostu zamknąć się i tak po prostu pracować i skupiać się tylko na tej pracy i nie wybijać się. Ale z drugiej strony właśnie jest to komfort, bo mogę tutaj w każdej chwili wejść i popatrzeć na to, co zrobiłam, poprawić coś, zrobić sobie jakąś wstępną odbitkę. Kiedyś, kiedy mieszkałam w Dublinie i pracowałam w Grafik Studio, musiałam, żeby zrobić odbitkę, musiałam jechać pół godziny, zrobić próbną odbitkę, wrócić do domu, później na drugi dzień znowu pojechać, żeby kontynuować pracę, więc naprawdę to było trudne. Aczkolwiek wtedy wydawało mi się, że tak to jest, a teraz mam wszystko na wyciągnięcie ręki i doceniam to, muszę powiedzieć, że doceniam to. Widzę, że przestrzeń łączy w sobie różne funkcje. Masz tutaj mini biblioteczkę, stół, miejsce na laptopa, w zasięgu wzroku małego przyjaciela żółwia, <laughs> dużo kwiatów. Zatem czego brakuje Ci jeszcze do pełni szczęścia? Nie wiem, czy brakuje mi czegokolwiek. Naprawdę, ja tu mam wszystko. To znaczy, nie no, jeśli chodzi o żółwia, to ja go chętnie oddam <laughs> w dobre ręce, bo dostałam go od, w spadku od dzieci, bo już nie chcą się nim zajmować, więc tak naprawdę chętnie żółwia oddam. Jeśli ktoś miałby ochotę, to zapraszam do kontaktu. Mam tu wszystko, mam tu dobre światło, mam naprawdę tony papierów w moich szufladach i świetną prasę, którą zrobił mój tato, jedną, drugą prasę, którą zakupiłam, więc... To wszystko, cały sprzęt. Bruce Neumann, jeden z nestorów sztuki konceptualnej w Stanach Zjednoczonych, powiedział kiedyś, że sama obecność artysty w studio bądź też w pracowni jest już aktywnością. Co myślisz na ten temat? Jeśli chodzi o tą aktywność artysty, to rzeczywiście nie zawsze jest to związane z, z jakąś taką aktywną, fizyczną pracą. Nie zawsze jest to związane z tym rytowaniem czy z odbijaniem. Jest też część pracy taka, która wymaga posiedzenia, popatrzenia na to, co się zrobiło, e, takiego podumania trochę. I to właśnie w grafice jest fajne. W ogóle to myślę, że w różnych dziedzinach, ale szczególnie tutaj e, ja zajmuję się grafiką warsztatową, więc Doceniam to, że jest taki fajny aspekt takiego zatrzymania się, że podczas, kiedy tworzę, są różne etapy, są etapy, kiedy intensywnie pracuję, ta praca jest taka bardziej fizyczna, są etapy, kiedy po prostu muszę usiąść, popatrzeć na to, co zrobiłam, zastanowić się, przemyśleć i czasem właśnie takie siedzenie w pracowni. Czasami wychodzi na to, że to trwa i trwa i trwa i wpatruje się w jeden obraz, ale to jest taka trochę kontemplacja. Więc ta praca ma różne aspekty i na pewno tutaj nie można się śpieszyć. Tutaj właśnie ważne jest to czasami po prostu zwykłe pobycie w pracowni. I, i, I tyle. Pozwolisz, że wsiądziemy teraz w Twój prywatny wehikuł czasu i cofniemy się do lat dzieciństwa. Zastanawiam się, co ukształtowało Cię w tych wczesnych latach. Jakie obrazy, kolory, smaki i zapachy lubiłaś? Trudne pytanie. W zasadzie nie wiem, co mnie ukształtowało. To na pewno są jakieś zlepki różnych zdarzeń. Pamiętam bardzo dobrze, kiedy byłam naprawdę mała, ogród mojej babci. Pamiętam tam taki okrąg róż czerwonych z takim żółtym środkiem. To były takie róże, które już nie są popularne teraz, bo teraz są te piękne, pełne róże, modne. A moja babcia miała dużo takich, właśnie tak zwanych dzikich róż. To było piękne i pamiętam, jak patrywałam się w nim. Chodziłam między nimi, próbowałam się przedrzeć i czasami jakieś zadrapania. Ja to pamiętam po prostu. Może stąd Pami lubisz tak bardzo kwiaty? Właśnie, być może. Pamiętam dziki na przykład. To bardzo mi utkwiło, właśnie ten motyw siedzi mi w głowie i nawet często myślę o tym, żeby to jakoś w grafice zrobić. Myślę, że to powstanie niedługo. Pamiętam, nie wiem, jakieś chodzenie po drzewach, jabłka, mirabelki, przesiadywanie na mirabelce z sąsiadką, jakieś rozmowy, nie wiem, o wszystkim, o niczym. To był beztroski czas, chociaż ja byłam dzieckiem, wydaje mi się, mało beztroskim. <grych> to znaczy, jakoś wydaje mi się, teraz jak o tym myślę i, i rozpamiętuję, to chyba byłam taka zawsze trochę jakby dorosła. Dlaczego zaraz po studiach artystycznych w Krakowie zdecydowałaś się na wyjazd do Irlandii? I co dobrego Cię tam spotkało? To był impuls, to było naprawdę spontaniczne. Yy, razem z moim, teraz już obecnie mężem, chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak wygląda życie gdzieś indziej. Chcieliśmy po prostu dać się porwać jakiejś przygodzie. To było bardzo spontaniczne. Padło na Irlandię, nie pamiętam już dlaczego. W każdym razie to był świetny wybór. Co mnie tam spotkało? Joanno, no, same dobre rzeczy. Naprawdę, same dobre rzeczy. Przede wszystkim najważniejsze to to, że zaraz po studiach ze świeżutkim dyplomikiem, który otrzymałam w pracowni Linorytu profesora Jerzego Jędrysiaka, to wtedy na Akademii Pedagogicznej jeszcze, teraz to UKN, z tym dyplomikiem w małej teczuszce portfolio wybrałam się do tej Irlandii, do Dublina, do stolicy. I to był rok 2003. To było dosłownie tydzień po obronie mojej. I oczywiście zaczęłam bardzo ambitnie, chodząc od jednej do drugiej galerii. Tam jest naprawdę sporo, przynajmniej wtedy było sporo, bo teraz z tego co wiem, zamknęły się dwie świetne galerie graficzne ale wtedy było naprawdę sporo pięknych galerii, które zajmowały się tylko i wyłącznie grafiką warsztatową. Więc mm -hmm. to było dla mnie nie lada gratka. Piękne, przestronne, bardzo nowoczesne galerie i oczywiście wystartowałam do wszystkich, pewna bez siebie, kompleksów. bez kompleksów, pewna siebie. Byłam pewna, że mam świetne prace, że mam ich mnóstwo, a miałam jakieś 18 linorytów czarno-białych. Mm -hmm. <laughs> więc jak teraz o tym pomyślę, to no, drugi raz już bym chyba tego nie zrobiła. <laughs> no, ale dostałam się do pięknych galerii. Moje prace mm, zaczęły być pokazywane regularnie. W ogóle Irlandczycy są bardzo otwarci. Oni byli naprawdę zainteresowani moimi rzeczami. Mówili o mnie Artist from Poland, więc to było takie fajne. Y Później no, wydarzyło się coś wspaniałego menadżerka galerii Grafik Studio Dublin, z którą współpracowałam, zapytała mnie, gdzie tworzę te prace na co dzień. No Powiedziałam mi, że robię to na moim biureczku malutkim, w wynajmowanym mieszkanku, i że tak naprawdę no, nie mam prasy, nie mam. Znaczy wydawało mi się, że wtedy mam świetne warunki, no, ten mhm. stoliczek i w ogóle. I zaproponowała mi wtedy że pozna mnie z dyrektorem pięknego studia graficznego, do którego powinnam należeć, no bo przecież artysta powinien mieć miejsce do pracy. Dla mnie to wtedy było no, takie <laughs> wow, szokujące. I rzeczywiście poznałam Roberta, świetny artysta, dyrektor całego studia, więc taka złota rączka. Który w zasadzie był tam od wszystkiego, od ustawiania pras, od y, drukowania nakładów artystycznych dla znanych artystów. Sam też produkował swoje prace. No, wspaniały człowiek. Ym, oczywiście musiałam przejść przez kwalifikacje. Y, musiałam y, zaprezentować swoje prace, przejść tak zwaną teczkę. Mhm. Wszystko poszło gładko. Dostałam swoje własne klucze do. Jednej z największych pracowni graficznych w Dublinie, Grafik Studio Dublin, w pięknym budynku, w starej destylarni w centrum miasta. Miałam dostęp 24 godziny na dobę. Mogłam tam przechodzić, kiedy chciałam. Niesamowita historia. <grym> bardzo pozytywna. <grym> tak, naprawdę. Wydawało mi się, że no teraz to już no mogę wszystko. Naprawdę, Irlandczycy są bardzo otwarci. Artyści przyjęli mnie. Bardzo ciepło. Absolutnie wszyscy dzielili się swoimi tajnikami wiedzy. Miałam wrażenie, że wkraczam w jakiś taki inny świat. W ogóle artyści w tej pracowni specjalizują się w akwaforcie głównie, czyli jest to technika trawiona. Ja nigdy tą techniką się nie zajmowałam, może troszeczkę na studiach. I powiedzmy, że jest trudna. Jest bardzo trudna, tak. Hmm. Do tej techniki jest w zasadzie potrzebne całe zaplecze chemiczno-techniczne. Jest to po prostu fabryka. Bo to czym ja się tutaj zajmuję teraz, Linort? Linort jest bardzo takim bezpośrednim, w miarę prostym sposobem odbijania. Jest to taki właśnie archaiczny typ grafiki, gdzie mamy do czynienia po prostu z matrycą i odciskiem. Oczywiście można to skomplikować, ale jest to bardzo proste. Ale akwaforta jest to już skomplikowany proces, wymagający pracowni, kwasy. Jest naprawdę dużo, dużo takich procesów skomplikowanych. I no, zafascynowało mnie to, zaczęłam się tego uczyć, zrobiłam tam kurs, zrobiłam różne przyuczanie do tego i po prostu tak mnie to wciągnęło. Uwielbiam, mhm. uwielbiam akwaworty. To jest moja druga technika. Właśnie którą uwielbiam. Oni się w ogóle specjalizują w takich skomplikowanych rzeczach. To są wielkoformatowe rzeczy, złożone z kilku matryc kolorowych, więc to nie są takie proste, jednokolorowe odbitki. To są dzieła wręcz wielowarstwowe. Wielowarstwowe, tak. To, to są godziny, dni, tygodnie pracy. No to są procesy, to są piękne procesy, w których miałam szczęście uczestniczyć. Naprawdę, to było wspaniałe. Powiedziałaś o akwaforcie, mówiłaś też o linorecie. A czy jest jeszcze jakaś technika, która jest ci szczególnie bliska? Ja lubię różne techniki, lubię eksperymentować. Ostatnio zajmuję się trochę więcej suchą igłą, ponieważ sucha igła to jest dla mnie taka trochę namiastka tej akwaforty, właśnie. Także to jest to, co bardzo lubię, bo daje mi takie fajne możliwości, fajne efekty. Mogę w niej uzyskać linię, którą bardzo lubię bardziej delikatną niż w linorycie i bardziej płynną. Więc to, to bardzo lubię w suchej igle. Yy, oprócz tego, jeszcze ostatnio zaczęłam pracować trochę więcej w drzeworycie. Bardzo to lubię. Wła właśnie, widziałam przepiękne kwiaty, Tak. które są w dużym formacie zrobione. To też jest istotne, prawda? I na pewno nie jest to proste. Tak? tak, to akurat jest, powiem szczerze, taka fizyczna, ciężka praca i czasami <noise> zastanawiam się w ogóle, jak ja w ogóle daję radę, ale Ale, ale wiem, że lubisz drewno. Tak, Musisz lubię się drewno. też otaczać drewnem, prawda? Jako materiałem. Tak, bardzo lubię, bardzo lubię zapach i myślę, że to właśnie może mieć rzeczywiście jakieś mhm. też, e, c, nie wiem, coś, coś z dzieciństwa, bo. No mój tata jest stolarzem i od zawsze siedziałam w jego stolarni, w jego y, tak zwanym workshopie, gdzie tam produkował swoje y, rzeczy i, i towarzyszyłam mu. Pamiętam, że lubiłam właśnie y, robić coś z drewna, bawić się w tych wiórach, trotach, lubiłam to i ten zapach rzeczywiście to zostaje w głowie, to siedzi i później, y, później to wraca. W malarstwie, rzeźbie czy rysunku artysta cały czas widzi efekt swojej pracy, podgląda go na bieżąco, tak. prawda? W przypadku grafiki wykonywanej w technikach tradycyjnych jest inaczej i trzeba cierpliwie poczekać. Jakie emocje towarzyszą Ci, kiedy oczekujesz na pierwszą odbitkę? No na pewno podekscytowanie. I to jest też, yy, ostatnio nawet nad, nad tym się zastanawiałam trochę, jak to jest, że już 20 lat... Yy, od 20 lat robię to w zasadzie to samo, można powiedzieć, a dalej towarzyszy mi to samo uczucie. Ta ekscytacja, to podniecenie, co będzie, jak to wyjdzie, czy to będzie tak, jak sobie wyobrażam, czy, czy na przykład wydarzy się coś niesamowitego, coś, czego się nie spodziewałam, coś czego nie planowałam, bo to jest najlepsze w tym całym procesie. No. Niesamowita ekscytacja, naprawdę. Nie wiem, nie wiem w ogóle jak to jest możliwe, że od tylu lat to mam. Naprawdę. A czy drukujesz cały nakład od razu? Jak to nie, wygląda? Nie, nie. Nie, dlatego, że nigdy nie wiem e, tak naprawdę, e, czy ten cały nakład będzie mi potrzebny. E, zazwyczaj to są takie nakłady... Od 20 do, no mam taki nakład większy 95, ale to są, to są małe akwaforty, bardzo łatwe do wykonania. Ale zazwyczaj jest to taki 30-40 nakładowe odbitki, więc no nie potrzebuję aż tak wiele. Robię sobie zazwyczaj 10-15 sztuk, tak żeby, żeby je po prostu podzielić pomiędzy galerie z którymi współpracuję. E, e, rozsyłam to wtedy do różnych galerii i wtedy no jak się sprzedają, to je po prostu wtedy dodrukowuję, mam swoje zapiski prowadzę takie zeszyty, w których mam zanotowane e, kolory, proporcje staram się prowadzić tak dosyć skrzętnie to, żebym później mogła odtworzyć to e, A zachowujesz swoje matryce? Tak, zachowuję swoje matryce lubię moje matryce, one mają taką trochę Wartość dla mnie, tak trochę jakby takie dzienniki, takie dzienniki moich śladów, bo, bo te ślady się zmieniają. Zauważyłam to ostatnio, przeglądając w sumie moje prace sprzed lat. To jest ciekawe, jak właśnie te ślady się zmieniają. I, i właśnie tak sobie pomyślałam, że nie piszę dzienników, nie notuję, ale mam te swoje matryce, właśnie, które mi przypominają. E, jak się czułam, jak wycinałam, co czułam i, i co wtedy się działo ze mną. No, to jest yy, niezwykłe. Taka, to jest niezwykłe, właśnie. To jest takie jakby pismo oklinowe trochę. Mm -hmm. Albo nie wiem, jakieś takie <sum> dzienniki pisane językiem Braille'a. Nie wiem. Coś takiego. Grafika charakteryzuje się bardzo wymagającym procesem tworzenia, podczas którego, jak sądzę, bazujesz jedynie na swoim wieloletnim doświadczeniu. Jak dziś, po 20 latach pracy twórczej, oceniasz swoją praktykę w tej dziedzinie? Czuję się bardzo dobrze technicznie. W zasadzie radzę sobie ze wszystkimi problemami i jest to fajne, bo yy, niewiele rzeczy potrafi mnie technicznie zaskoczyć albo zbić yy, z tropu. Tego nauczyłam się właśnie w Dublinie, tego rozwiązywania problemów. No tych umiejętności wszystkich, bo to jednak są umiejętności, które zdobywamy rzeczywiście... A potem pogłębiamy, prawda? tak, mm. Tak, tego trzeba doświadczyć. Tego mm. nie da się nauczyć z książki. Tego nie możemy wyczytać, nie możemy poznać na jednorazowych warsztatach. To zdobywa się latami. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że... Ja bardzo często staram się zapomnieć o tym wszystkim, czego się nauczyłam, bo też nie chcę lecieć na takim autopilocie, że, że ja już wiem, jak ciąć i po prostu teraz będę już tylko wycinać tego typu obrazki i w takim stylu, bo ja nie lubię. Ja nie lubię, jak się czuję komfortowo. Ja lubię się czuć e, trochę niekomfortowo w tym wszystkim. Lubię, jak. E, na przykład robię coś i nie wiem naprawdę, co z tego wyjdzie. Ja generalnie lubię używać mało profesjonalnych narzędzi. No muszę się do tego przyznać niestety, chociaż kiedyś się tego trochę wstydziłam, ale zamiast porządnych igieł kupionych w sklepach dla plastyków czy tam artystów, lubię po prostu czasem złapać jakieś, nie wiem, tępy gwóźdź albo jakieś po prostu cyrkiel czy cokolwiek ostrego mam pod ręką. Bo wtedy wiem, że mogę jakieś inne ślady uzyskać, coś ciekawego. Lubię to ryzyko. No w życiu tak nie mam, ale w grafice, w grafice tak mam, potrafię naprawdę ryzykować i nie boję się tego. Skonfrontujmy stare z nowym, czyli grafikę warsztatową z grafiką komputerową. Na czym według Ciebie polega wyjątkowość grafiki warsztatowej w odróżnieniu od komputerowej? To jest trudne pytanie, wiesz, bo ja w ogóle nie zajmuję się tą grafiką cyfrową. Tak, Dla mm -hmm. mnie to jest w ogóle temat zupełnie obcy. Znam twórców cyfrowych, potrafię docenić ten kunszt i podobają mi się pewne rzeczy, ale nie rozumiem tego. Powiem szczerze, ja muszę mieć po prostu kawał deski albo jakiś tam nie wiem, kawałek linoleum czy, czy blachy. I dla mnie to musi być fizyczne doznanie. To mm -hmm. musi być takie fizyczne działanie. To takie trochę atawistyczne może jest, mm -hmm. ale to takie pierwotne, coś, co siedzi we mnie. Ja muszę, to, ja muszę to z siebie wyrzucić. Lubię pracować tak manualnie. To jest dla mnie to po prostu. Natura to jeden z głównych tematów, jakie podejmujesz w swojej twórczości, ale tworzysz też zmysłowe akty. Przepiękne. <laughs> Jestem bardzo zachwycona tymi aktami, co pozwala Ci wydobyć z aktu nienachalną erotykę. No, cieszę się, że to tak odbierasz. <laughs> Natura jest dla mnie niewyczerpanym źródłem inspiracji i zawsze do niej wracam, ale wydaje mi się, że traktuję ją bardzo abstrakcyjnie, bo nie chodzi tutaj o kopiowanie natury albo ilustrowania tej natury. Wydaje mi się, że przynajmniej ja to tak widzę, że moje prace są jednak bardzo abstrakcyjne. I ja je tak odbieram i szukam tych kształtów, które chodzą za mną, które gdzieś tam widziałam, a raczej mam je w sobie i po prostu zauważam je w naturze. Także wydaje mi się, że to jest tak chyba trochę na odwrót. I później muszę to wszystko wyrzucić na papier. Muszę znaleźć ten kształt. No bo muszę, tak czuję. No, za tym jest tak samo. Ciało jest dla mnie też niesłabnącą inspiracją. Od studiów ten temat zgłębiam. I tutaj też nie jest istotne dla mnie odzorowanie tego ciała kobiecego jakoś, jakoś pięknie. W ogóle nie mam takich zamiarów. Czasami wydaje mi się, że ta naturalność jest lepsza od tego upiększenia. Jesteś autorką ilustracji do powieści Susan Knight pod tytułem Gomora, wydaną w Dublinie. Opowiedz, tak. jak do tego doszło. To była też taka jedna właśnie z pięknych przygód, które przydarzyły mi się w Dublinie. Tego było naprawdę sporo, tych ilustracji do różnych fajnych dzieł, do poezji. Robiłam sporo ilustracji do takiego literackiego pisma Stinging Fly. No, trochę tego rzeczywiście było, ale Gomora yy, Susan Knight to było coś naprawdę dużego, bo to jest powieść, do której wykonałam ponad 50 ilustracji. Tak naprawdę myślałam, że tylko część wejdzie do książki, bo no ja tak pracuję, że po prostu robię zazwyczaj więcej, żeby można było po prostu wybrać. Ale weszły wszystkie. I na okładkę w ogóle trafił taki naprawdę szkicowy, pobieżny rysunek, który zrobiłam, wydawało mi się no jako baza do Linorytu. Ale okazało się, że został wybrany na okładkę, więc jak do tego doszło, poznałam wydawcę, który mnie poznał właśnie z, z tą pisarką, Susan i. I ona okazała się, że bardzo lubi moje prace i dała mi zupełną wolność. Powiedziała, że chce dostać coś, co zrobię. Nie, nie zostawiała mi żadnych wytycznych, nie miałam żadnych ram określonych. Po prostu miałam zupełną dowolność. Zrobiłam kilka linorytów, zrobiłam kilka akwafort, dużo, dużo szkiców, i okazało się, że wszystko weszło i książeczka została naprawdę bardzo ładnie wydana. No, historia jest trochę taka y, mroczna, jak sam tytuł wskazuje Gomora. Y, no, jest to zdegenerowanie i wynaturzeniu y, natury ludzkiej, więc ale to nie będę opowiadać, bo można sobie poczytać, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Co jest dla Ciebie źródłem nowych pomysłów twórczych? Z tymi pomysłami to jest tak, że. Jedne pomysły rodzą kolejne pomysły, więc pracując nad jednym linorytem, po prostu rodzi się już jakiś pomysł w głowie na kolejny, więc zaczynam już tworzyć szkice do kolejnego linorytu i tak to się dzieje, po prostu jedna praca rodzi pomysły, bo coś ciekawego się wydarzy, jakiś techniczny, fajny. Nie wiem, coś się zadzieje, coś zobaczę, jakieś ko połączenie kolorów e, ciekawe, jakieś nowe e, po pokaże się i wtedy to mnie zainspiruje i pójdę w tym kierunku. I teraz staram się właśnie zostawiać sobie więcej tego, tego takiego luzu i nie planować właśnie całego cyklu, bo kiedyś e, robiłam rzeczywiście tak, że próbowałam... E, Zaplanować ten cały cykl, na przykład, pejzaży i trzymać się tego. A teraz pozwalam sobie na większy luz i takie bardziej intuicyjne podchodzenie do rzeczy, i, i to jest fajne, to, to, to mnie prowadzi. Staram się po prostu wejść w taki fajny stan, tak zwany flow, i wtedy lubię, jak, jak ta praca mnie prowadzi, a nie ja prowadzę tą pracę. A czy interesuje Cię tak zwany elastyczny miks? Czyli eksperyment, który pozwala na przenikanie się technik graficznych. Tak, lubię eksperyment. Nauczyłam się tego w sumie pracując w pracowni graficznej w Nowochudzkim Centrum Kultury z dziećmi. Tam w zasadzie dzieci nauczyły mnie tego luzu chyba bardziej, bo po Graphic Studio w Dublinie miałam chyba coś takiego, że przykładałam wagę bardzo do, do tego nie mieszania technik, do trzymania się nakładów. Ci mnie skutecznie tego oduczyły i, i podważając wszystko, wszystkie zasady graficzne, w zasadzie wszystko, co do nich mówię. <taki> Także no też zaczęłam łączyć linoryt z wklęsłodrukiem, co jest wyczynem naprawdę niemałym, bo mamy tutaj do czynienia z różnicą matryc, z no jedną technikę drukujemy na sucho, drugą na mokro, więc tutaj są takie techniczne kruczki, ale tak lubię eksperyment i coraz bardziej, muszę powiedzieć. No właśnie, powiedziałaś, że twoja praca dzieli się na tą artystyczną i dydaktyczną. Pracujesz w Nowohuckim Centrum Kultury, gdzie działa pracownia graficzna. Co jest jej głównym założeniem? No głównym założeniem jest właśnie takie szerzenie grafiki warsztatowej, rozpowszechnianie tego tematu wśród młodzieży, wśród dzieci szkolnych, wśród dorosłych, bo też prowadzimy zajęcia dla dorosłych. Razem z kolegą prowadzimy też zajęcia dla dzieciaków, dla szkolnych grup. Także edukujemy młodzież od podstaw i dzieciaki i staramy się mówić o tej grafice, bo to jest bardzo ważne, myślę, zazwyczaj. Na pytanie, czy w ogóle wiedzą, co to jest grafika i galerie, to odpowiadają, że tak, galerie handlowe, więc ja myślę, że naprawdę mhm. trzeba by o tym mówić, żeby to tak nie zeszło na te galerie handlowe całkiem. Lubisz tą pracę? Bardzo, bardzo. Jest to bardzo męczące i, i, i kontakt z dziećmi jednak wyciąga całą energię z, z człowieka. Ale jest to też bardzo wynagradzające. Także jak widzę dzieciaki, które w ogóle przychodzą rano w sobotę do mnie na zajęcia, czasami pytam, jejku, naprawdę, rodzicom chce się Nie, właśnie, rodzicom nie chce się wstawać, my tak sami tu ciągniemy, bo jest tak fajnie. I, <noise> i, i później chcą iść na, do szkoły plastycznej, do liceum, chcą dalej kontynuować to, więc. To jest fajne, to naprawdę daje taką satysfakcję, no, że robi się coś fajnego, wartościowego. Jesteś w ciągłym procesie twórczym? Myślę, że tak, ale z różną intensywnością. Właśnie grafika ma to do siebie, że y, są różne etapy. Jest etap y, taki bardzo twórczy, y, projektowy, następnie jest przenoszenie tych wszystkich pomysłów, szkiców na matryce. To jest bardziej takie techniczne. Wtedy liczy się trochę taka precyzja, jest to spokojny etap. Później to wycinanie tych matryc. No tutaj też dużo zależy od nastroju, w jakim się jest, bo wtedy ta linia, no, wtedy ta linia jest właśnie różna. Czasami jest delikatna i czasami bardziej agresywna. Czasami jest lekka Czasami jest ciężka, czasami chropowata. To po prostu to zależy wszystko od tego, jak się czujemy. I no właśnie chyba na tym polega grafika, żeby oddać tą harmonię przeciwieństw i ten balans pomiędzy bielą a czernią, chropowatością a delikatnością, ciężkością i lekkością. No po prostu balans pomiędzy przeciwieństwami. W jaką podróż artystyczną chciałabyś się wybrać? No, to jest bardzo proste. To jest Grafik Studio Dublin, oczywiście. Chociaż ostatnio miałam naprawdę. To było świetne, bo zostałam zaproszona przez tą pracownię w Dublinie do artystycznej rezydencji, więc to była świetna sprawa. To było dokładnie rok temu, w lutym, wyjechałam na kilkutygodniowy właśnie pobyt, gdzie mogłam tworzyć swoje prace. Miałam taki czas dla siebie, dostałam w prezencie czas, pracownie, narzędzia. Wróciłam do swoich starych miejsc, które opuściłam już no, prawie 8 lat temu. Spotkałam się na nowo z moimi znajomymi, z artystami, których bardzo lubię. Jestem zresztą z nimi w kontakcie, ale to było, to było przemiłe doświadczenie po prostu wrócić tam. I właśnie myślę, że mogłabym jeszcze udać się w taką podróż nie raz. Tak, to byłoby spełnienie marzeń. Na koniec już tradycyjnie zapytam cię o plany artystyczne na najbliższy czas. Szykuje się jakaś wystawa? Tak, szykują się wystawy. To znaczy taka najważniejsza, do której teraz pracuję, to moja indywidualna wystawa w Galerii Jana Fejkla na Sławkowskiej w Krakowie. I akurat właśnie... Hmm, Spotykamy się w momencie, kiedy, kiedy właśnie jest ten intensywny proces i ja, ja jestem w wirze pracy tak zwanym. Także dlatego tutaj mam taki bałagan, y, artystyczny nieład, y, bo po prostu jednocześnie pracuję na wielu matrycach, jednocześnie odbijam dużo różnych rzeczy. No jak sama widzisz, no część, część grafik schnie, bo, bo taki jest proces. Kolejne już powstają, no bo muszą, bo termin już się zbliża. Jestem teraz w dobrym momencie, naprawdę czuję fajną energię i lubię ten stan. To jest chyba właśnie ten najlepszy stan w tym całym procesie, kiedy pracując, nie wiem co się dookoła dzieje, jestem w jakimś takim, nie wiem, w innej czasoprzestrzeni i lubię to. Lubię to, bo pracując ciężko, naprawdę jakoś tak psychicznie odpoczywam, więc jest to fajny czas. Bardzo cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do projektu Rzeczy Piękne. Choć przyznam szczerze, że namówienie ciebie na wywiad <noise> było dla mnie prawdziwym wezwaniem i jednocześnie testem na cierpliwość, ale chciałabym podkreślić, że <noise> warto było poczekać. Dziękuję Ci za bardzo ciekawą rozmowę i odsłonięcie przede mną swojej prywatnej <noise> przestrzeni przeznaczonej do twórczej pracy. To ja się bardzo cieszę. Joanno, rozkręciłam się i trochę mi mało, ale zapraszam Cię częściej do mojej pracowni. No i oczywiście zapraszam do Galerii na Fejkla na Sławkowskiej w Krakowie, gdzie wiszą moje prace. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie projektu rzeczypiękna.pl i na popularnych platformach podcastowych i społecznościowych. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie i komentarze.